Dzień dobry, pozdrawiam. Dzisiaj często mnie, znaczy pozdrawiam YouTube, bo na streamie to już jestem. Bardzo często jestem proszony w komentarzach o to, żebym obraził siebie. I ja mam ochotę wielką to zrobić, straszną mam ochotę, ale jestem tak zażenowany, jak oglądam swoje stare filmy, że nie jestem w stanie nad tym pracować. Daję słowo, to nie dlatego, że bronię własnej dupy, tylko jestem zażenowany po prostu do granic możliwości. To jest film, ale kiedyś sobie wyszukiwałem takie materiały, no to ja kamera i ja wydawał się bardzo sensownym pomysłem. Bo to są stare materiały z 2012 roku. One mają dużo, to ma dużo dislajków, ale też ma dużo lajków. Dislajków ma dlatego dużo, bo to jest na fali takiego trochę hejtu i być może należnej mi krytyki robiłem te materiały. Trochę się kłóciłem z widzami. To jest taki mój format, w którym chciałem trochę widzom pokazać faka. Chciałem. I jeszcze nie wpadłem na to, żeby warto robić rokobraża widzów, tylko zrobiłem to w takiej formie. Czyli stworzyłem swoje alter ego. Tutaj stoi przed kamerą, tu kamerę widać. Stworzyłem swoje alter ego, ułożyłem sobie dialogi i prowadziłem rozmowę. Zobaczymy, czy to można się z tego pośmiać dzisiaj. Czy raczej będzie to zażenowanie ciężkie? Ale stary, posłuchaj, no za dużo emocji zdecydowanie, no trochę na luzie. Na spokojnie powiedz to, co masz do powiedzenia, a nie drzesz się, przecież to nie jest dialog, tylko ty krzyczysz, a ja próbuję jakoś odpowiedzieć. Ale co ty mówisz, za dużo emocji? No zwariowałeś, człowieku? No przecież ja taki jestem, przecież znamy się nie od dziecka. No co mam siedzieć może jak przed... Kuźwa, jeszcze źle ten dialog i nawet nie miałem... To jest właśnie to, kurde, jak youtuberowi się nie chce dupę ruszyć. Kiedy wychodzi taki dialog, znamy się nie od dziecka, powinno być znamy się nie od dziś, czyli długo się znamy, to powinienem stanąć jeszcze raz przed tą pieprzoną kamerą i nagrać to jeszcze raz. A wtedy mi się nie chciało. Uznałem, że tak to zostawię. Dzisiaj już bym nie zrobił tego. Dzisiaj bym nagrał jeszcze raz. Chociaż to było trudniejsze, bo to były... Ale to potem wam powiem. ...kamerą, jak ty na tych swoich pierwszych filmach i co? Bla, 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 bla. Ja nie wiem w ogóle, jak cię ludzie oglądali wtedy. To jest jakaś porażka. Trochę za głośno? Kurde, jak ja wyglądałem wtedy, jaki młody kutafonk. O Boże, ale to jeszcze wam opowiem. W ogóle to jest... Gdzie jesteś? To jest alter ego, które strasznie przypomina mnie teraz. To znaczy, zdecydowanie dzisiaj jestem bliższy temu facetowi niż temu. Nie? Zresztą, słuchajcie, ja tu miałem 33 lata, nie? Pewnie, że byłem chudszy. Teraz słuchajcie, no kurde, jestem na żarty. Zarabia się na tym YouTubie, no to się człowiek dokarmia, nie? Ale dobra. Lećmy dalej, tylko te kurde adnotacje kiedyś się robiło. Jezus, jakie to było głupie. Kiedy YouTube to usunie wreszcie? Ej! Ej? Pogadamy może, co? Okej, o czym? No wiesz, o vlogach! O nie, stary. O tym już żeśmy gadali i nie ma mowy, żem cię do tego dopuścił. No ale weź, no przecież wiesz, że ludzie potrzebują czegoś nowego, świeżego. Po pierwsze, nie ma przeklinania, bo zaraz ta rozmowa się skończy, okej? Okay? Dobra, przepraszam. Od razu lepiej. Siota. Słucham? Nic. No mów. No ale nie ma o czym mówić, nie dopuszczę cię do vlogu, bo mi zaraz obciach zrobisz. No ale stary, staczasz się, mówię ci, coś się przecież musi dziać tutaj. Coś nowego, widowiskowego. Wybuchy, pościgi nawet. Z tobą? Przecież ty nawet wyglądasz jak ja, no co takiego możesz powiedzieć ty, czego ja powiedzieć nie mogę? Kurde, wszystko, o czym ty nie mówisz. No wiesz, cycki. Przepraszam, tyłki. Kuźwa, wypikałem dupy. Czujecie to? Wypikałem dupy. A teraz mówię, kurde, na rokobraża mówię kutas. Mówię nawet dwa czarne kutasy. A kiedyś była dupa i wypikałem to. Jesus Christ. Oh my god, jaka poprawność. Taki rzeźnia. Widowiskowo, rozumiesz? No okej, okay. Może i racja, ale i tak mnie nie przekonasz. No ale tu nie chodzi o to, co się mówi, tylko jak się mówi. A tutaj między nami jest cholerna różnica. Dobra, stary. Słuchaj. Zrobimy tak. Nagrywasz tę rozmowę? No jasne, że nagrywam, a ta kamera myśli, że dla ozdoby tu stoi? No to wrzuć ją! Zobaczymy, jak ludzie zareagują. Serio? Przecież tutaj nic nie ma. Ja jestem! Dobra, wrzucę to i zobaczymy, co powiedzą ludzie, ale na twoim miejscu nie liczyłbym na zbyt wiele. Zrozum! Ludzie są już tobą znudzeni, nawaliłeś tych filmów jak... Cokolwiek byś teraz nie wrzucił, to już będzie wtórne. Wypuść mnie! Ale nawet jak to przejdzie, to przecież nie wypuszczę cię samego. Znaczy jak? Nasze rozmowy wrzucę.
No dobre i to. No. Tak. To był rok 2012. Ja dopiero w 2017 wypuściłem tego kolesia. 2017. 5 lat czekał uśpiony. Kurde, ale to było. Czekajcie. To jeszcze sobie zobaczmy. Zobaczmy sobie coś, żeby to nie było. To sobie przyjrzymy te materiały. Zobaczymy też proste pytanie. Wrócimy do tego. Okej. Okay. Zobaczmy sobie tu. To był drugi film z serii. Też dużo dislike'ów dostał. Nie wiem czemu, powiedzcie, to nie było złe. Nie wiem czemu ludzie tak, ale no to reagowali jeszcze, bo to było po tej całej mojej aferze. Ale to przecież było sympatyczne dosyć, no. O, rok, subowałem cię wtedy i teraz. Piąteczka, piąteczka. No dobra, jesteście gotowi na drugą sesję? To nawet jest całkiem. To strasznie głośna muzyka. Boże drogi. Słuchaj, są na świecie czarne koty, prawda? Jasne, że są, a czemu ma ich nie być? A są takie koty czarne, oczywiście, wielkości, ja wiem, około metra? Pewnie są, jakieś wypasione albo coś takiego. A takie 1,5 metra, czarne? No nie wiem, może gdzieś jakieś pojedyncze egzemplarze, ale to chyba niemożliwe. A czarne koty 2-metrowe? Nie, no co ty, stary, takich to na pewno nie ma. No to kurwa pięknie. Księdza w lesie przejechałem. A, jaki dobry żart! Jaki dobry, o, jaki pro żart. Boże drogi. No kurde, no. No co, że na, no, dobry żart jest, no. 1000 dislike'ów, come on, no. To było dobre, no. Czemu ludzie tego nie docenili? Szybko się zniechęciłem do robienia tej serii, no. Jezus, strasznie głośne. Źle jeszcze wtedy dźwięk normalizowałem do vlogu. Przepraszam za hałas, ale już nie chcę ściszać. Bo dialogi są cicho, muzyka jest bardzo głośna. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Hej, a co ze mną? No właściwie, to ludzie cię w zasadzie polubili, ale wiesz, to nie znaczy, że teraz będę cię zapraszał do każdego vloga. No ale zobacz, ile to miało głosów na tak, to jest jedyna ciekawa rzecz teraz u ciebie na kanale. Przestań gadać głupoty. Planuję prowadzić swój kanał tak, jak go prowadziłem do tej pory, tak jak lubię i tak jak czuję. No stary, ale ten koleś był fajny, ten był fajny, kuźwa, ten to proszę jakaś ciota totalna, patrzcie na niego, no kuźwa mać, no stary, no ty się nie wstydzisz. O, Boże drogi. I potem przez całe 5 lat pielęgnowałem to, kuźwa. Pielęgnowałem, no. Zamiast pójść od razu, no. No jak ty wyglądasz, chłopie? No przecież na Boga, no. Jak ty żeś dziewczynę znalazł w ogóle, stary? Ja nie wiem, to no, czy ona ślepa była, czy co? No, dolałeś jej coś do piwa? Nie wiem, no. Jak to możliwe? Ty powinieneś prawiczkiem być. Chociaż wtedy już byłem ojcem chyba. Ale to, come on! Tak jak lubię i tak jak czuję. No stary! No bez przesady. Nie byłem na strzała. Wtedy jeszcze miałem kaloryfer z lat młodzieńczych. Ja byłem, kurde, dobrze byłem napakowany. Ale jednak mimo wszystko, no. Kurde, że się jakaś dziewczyna tym towarem zainteresowała, to ja nie wierzę. Błagam cię! Poza tym przeklinasz i powinieneś wiedzieć, że prosiaczek tego nie aprobuje. To? Przeklinasz, słyszycie gościa? Przeklinasz, stary, przeklinasz. Prosiaczek tego nie... Skąd mi przyszedł do głowy ten żart, że prosiaczek będzie się bulwersował? Prosiaczek się będzie bulwersował, bo ten, kurde, przeklina. O Boże drogi. O, to miało być śmieszne, stary. Ty, kto to k***a jest? No prosiaczek. Filmy mi montuje. To jest jakieś popieprzone. Do wariantów ty pracujesz ze świnią? Bo oczywiście popieprzone, bo już szedłem na ustępstwa. Czemu? To jest pojebane! Pracujesz ze świnią? O Boże. Świnią? Świnią? Ja mu dam świnię. No ale co to ma znaczyć? Hej! Hej! What the fuck? To było dobre, nie? To było dobre, kurde. Świnia wycinała w Adobe. W Adobe. To się postarałem. To była dobra scena. To była dobra scena. I później jeszcze Fakena wyblurowałem. Zobaczmy to jeszcze raz. To była przemyślana starannie scena. Kurde, miałem pomysły. Miałem kreatywność. Świnią? 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 Ja mu dam świnię. No ale co to ma znaczyć? Hej! Hej, what the fuck? Dobra, no wy się
dogadujcie, a ja wracam do robienia vloga. Dogadajcie? Zatłukę wieprza! Oh my god. Oh. Ej, no nie jest tak źle, nie czujesz takiego totalnego zażenowania, kurde. No całkiem było spoko, no. Dobra, jeszcze sobie przyjrzymy te, ale zaraz przejdziemy do prostego pytania. Ja tymczasem pozdrawiam gorąco i serdecznie YouTuby. I tego będzie więcej, bo to jest śmieszne dosyć. Zatem pa, pa YouTube, do zobaczenia następnym razem.